dniu dzisiejszym będzie sprawowana Eucharystia, w czasie której ksiądz biskup dokona błogosławieństwa kaplicy, która będzie stanowić centrum tego domu rekolekcyjnego. Kaplica to miejsce przeznaczone do sprawowania kultu Bożego dla pożytku jakiejś wspólnoty lub grupy wiernych, którzy się w nim zbierają, do którego za zgodą kompetentnego przełożonego mogą przychodzić także inni wierni. Zbudowana w tym domu rekolekcyjnym kaplica, widzialna budowla, jest szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie. Jeżeli kaplica powstaje jako budowla przeznaczona do gromadzenia się ludu Bożego oraz do sprawowania liturgii, należy ją pobłogosławić w uroczystym obrzędzie. Dziś będziemy uczestniczyli w liturgii błogosławieństwa tej kaplicy i nowego ołtarza przeznaczonego do celebracji Eucharystii. Na początku liturgii ksiądz biskup pobłogosławi wodę i pokropi nią nas wszystkich tu zgromadzonych oraz ołtarz i ściany tej kaplicy. Pokropienie jest znakiem pokuty, ale równocześnie przypomnieniem naszego chrztu, dzięki któremu staliśmy się duchową świątynią i zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, którą tworzymy zjednoczeni z Chrystusem.
Bóg Ojciec Miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynią, świątynię, którą my jesteśmy. Amen. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tę kaplicę, którą pozwoliłeś nam zbudować. Spraw, aby wszyscy wierni, którzy tutaj będą się gromadzić, przyjmując Twoje słowo i uczestnicząc w świętych sakramentach, doświadczali obecności Jezusa Chrystusa, który obiecał, że będzie wśród wszystkich zebranych w Jego imię, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Najważniejszym obrzędem przy błogosławieństwie kaplicy i znajdującego się w niej nowego ołtarza jest sprawowanie Eucharystii. Zgodnie jednak z powszechnym zwyczajem odmawia się specjalną modlitwę, przez którą dziś ksiądz biskup wyrazi zamiar błogosławieństwa tego ołtarza. Następnie pobłogosławiony ołtarz zostanie okadzony. Później okadzeni zostaniemy my wszyscy. To okadzenie wskazuje, że jako lud Boży jesteśmy żywą świątynią, w której każdy wierny jest duchowym ołtarzem i składa siebie samego w ofierze, gdy daje Bogu swoje życie do dyspozycji. Nakrycie ołtarza, które potem nastąpi, wskazuje, że ołtarz chrześcijański jest miejscem ofiary eucharystycznej oraz stołem pańskim. Dokoła niego stoją kapłani i wierni i choć sprawują różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz spożywają wieczerzę pańską. Dlatego ołtarz jako stół uczty ofiarnej jest odpowiednio przygotowywany i uroczyście przyozdabiany. Oznacza to wyraźnie, że ołtarz jest stołem Pana, do którego wszyscy przychodzą, aby spożywać ciało i krew ofiarowanego za nas Chrystusa. Oświetlenie ołtarza przypomina, że Chrystus jest światłem, którego blaskiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu także cała ludzkość. Włączmy się w ten obrzęd błogosławieństwa ołtarza. Drodzy bracia i siostry, nasza wspólnota z radością zgromadziła się na błogosławieństwo tego ołtarza. Ze skupieniem bierzmy udział w tym obrzędzie i błagajmy Boga, aby łaskawie wejrzało na ofiarę Kościoła, która będzie składana na tym ołtarzu i aby nas samych uczynił wiecznym darem dla siebie. Błogosławiony jesteś, Boże, Ty przyjąłeś ofiarę, którą Chrystus złożył na ołtarzu krzyża, aby zbawić ludzkość. Ty z ojcowską miłością gromadzisz swój lud przy stole pańskim, aby sprawował pamiątkę tej ofiary. Wejdź więc, Panie, na ten ołtarz przygotowany do sprawowania Twoich misteriów. Niech on będzie miejscem uwielbienia i dziękczynienia, ołtarzem, przy którym spełniać będziemy święte obrzędy ofiary Chrystusa, stołem, na którym będziemy łamać chleb życia i pić z kielicha, który nas jednoczy. Niech będzie źródłem, z którego tryska woda dająca zbawienie. Spraw, abyśmy przystępując do Chrystusa żywego kamienia, wzrastali w nim jako święty przybytek, a na ołtarzu naszych serc ku Twojej chwale składali miłą Tobie ofiarę świętego życia. Powtórzmy wszyscy słowa: błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
Niech na ołtarzu zajaśnieje światło Chrystusa i niech ogarnie uczestników uczty Pańskiej. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Módlmy się. Panie nasz Boże, prosimy Cię, abyś błogosławił tę salę konferencyjną. Niech ona będzie miejscem, w którym będą się prowadzić wszyscy ci, którzy poszukują prawdy. Aby tutaj, niech tutaj ją odnajdują, niech się w niej umacniają. I niechaj nią żyją, prowadząc życie według tego, czego uczy nas ten, który jest prawdą, Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków.